Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Witam Was w ten piękny, pomikołajkowy dzień. Zapewne wielu z Was było bardzo, bardzo grzecznych i dostaliście od Mikołaja jakiś pięknie pachnący prezent. Mam nadzieję, że sprawił Wam wiele frajdy, ale dostałam też od Was całkiem sporo sygnałów, że po tym okresie okołoprezentowym, po tych Mikołajkach wzrasta ilość transakcji handlowych na tych wszystkich giełdach internetowych, na tych aukcjach internetowych. I te transakcje zwykle zaczynają się od opisu albo zawierają w opisie taki przekaz, że to jest nietrafiony prezent mikołajkowy czy prezent świąteczny, albo ogólnie prezent nietrafiony. Myślę, że skoro tak, to warto się tematowi przyjrzeć i zastanowić się, dlaczego tak jest i co z tym fantem zrobić, jak go ugryźć, jak go zneutralizować. Prywatnie powiem, że nie ma dla mnie brzydkich perfum, wszystkim się podobają. Natomiast rozumiem osoby, które być może otrzymawszy jakieś perfumy, przeżywają coś w rodzaju szoku poznawczego. To jest normalne zjawisko, nie musicie się tym przejmować. Jeżeli zapach nie jest Wam dobrze znany, nie jesteście z nim oswojeni, to myślę, że tutaj działa taka sama zasada jak w przypadku kupowania butów. Buty trzeba rozchodzić. Wiem, że to takie prozaiczne, ale naprawdę bardzo często dobór perfum, kupowanie perfum wygląda bardzo podobnie jak kupowanie tego szczególnego rodzaju garderoby. Po prostu buty muszą się troszeczkę do nas dopasować i tak samo jest z perfumami. Bywają nuty czy ich połączenie, które jest dla nas egzotyczne i naprawdę potrzebujemy całkiem sporo czasu, żeby ten akord zaakceptować. Więc mój apel do Was, nie wyrzucajcie i nie pozbywajcie się tak pochopnie prezentu pachnącego, który dostaliście. Po pierwsze dlatego, że możecie sprawić przykrość osobie, która Wam te perfumy dała. Nawet ostatnio właśnie zainspirowała mnie rozmowa z jedną z osób, która tutaj ogląda te filmy i napisała do mnie przez Messengera właśnie odnośnie perfum, twierdząc, że ma na półce kilka perfum i jest niezadowolona z nich, ale nie sprzeda, bo to jest prezent od męża. Jest bardzo mądre podejście i godne popularyzowanie, dlatego właśnie ten przykład przytaczam. Trzymajcie te perfumy, nie pozbywajcie się tak łatwo, bo znowu wrócę do butów. Nie chodzimy cały czas w szpilkach, ani nie chodzimy cały czas w butach casualowych. Mamy buty sportowe, nawet możemy mieć buty do trekkingu, sandałki, kozaki na wysokim obcasie, na niskim. Szpilka wyższa, szpilka niższa, szpilka taka bardziej powiedzmy biurowa i szpilka powiedzmy na karnawał. Naprawdę rodzajów butów może być wiele. Nie jestem specjalistą, ale myślę, że takie proste doświadczenie w tej kwestii i to proste porównanie powinno Wam tak pozwolić spojrzeć na perfumy inaczej. Właśnie tak. Tak samo perfumy bywają bardzo, bardzo takie wtapiające się w tłum. Bywają perfumy prowokujące, drażniące. Bywają perfumy, które są niemalże historycznymi zapachami klasycznymi, robionymi według takiej starej, francuskiej tak zwanej szkoły i one mają bardzo szczególny skład. W nucie głowy są cytrusy, one się bardzo szybko ulatniają. Te cytrusy dzisiaj nam się wydają takie retro, ponieważ pobrzmiewają tym akordem kolońskim. Te klasyczne, historyczne perfumy, takie jak Piątka, takie jak te wszystkie najsłynniejsze perfumy Guerlaina, ale też nie brakuje perfum innych marek, chociażby Lanvin. No, jest tego bardzo dużo, te marki nie są nam tak dobrze znane. Powiedzmy jak komuś, kto miał to szczęście, że wychował się w domu, gdzie już od pokoleń się używało perfum klasycznych, no to doświadczenie jest szczęściem i udziałem szczególnie mieszkańców zachodniej części Europy, tego zachodniego świata. My wychowaliśmy się na pani Walewskiej, my się wychowaliśmy na Być Może, chociaż to też nie były złe perfumy, chociaż przez to, że były popularne i były takim symbolem tamtej epoki, można je było lekceważyć, ale akordy były bardzo, można powiedzieć, przyzwoicie zrobione, chociaż parametry, na przykład taka pani Walewska ma dość słabe, nie są to perfumy trwałe. No to oczywiście chodzi o pieniądze. Więc perfumy zrobione w taki bardzo klasyczny sposób mogą wywoływać tego rodzaju szok poznawczy, że co to jest, bo one pachną właśnie w nucie głowy albo tym kolońskim akordem, albo jakimiś nutami zielonymi, czy często perfumy orientalne mają właśnie w nucie głowy taki zielony, można powiedzieć nawet wetiwerowy refleks, a potem zaczynają się kwiaty. I co ciekawe, te klasyczne kwiaty wcale nie są takie popularne. Moim zdaniem róża, chociaż powoli wraca, ale ona już wraca w innym akordzie, takim troszkę uspółcześnionym. Ta klasyczna róża w towarzystwie jaśminu, nie mylić go z tym, co kwitnie w czerwcu w naszych ogrodach i parkach, bo to jest jaśminowiec wonny, czyli róża w towarzystwie jaśminu, na przykład czyli takich nut konwaliowych, fiołkowych, wydaje się nam bardzo, bardzo retro. Potem dochodzą te nuty animalne,
nuty drzewne, więc ten akord taki klasyczny, francuski. Dla kogoś, kto na przykład zaczynał od mgiełek do ciała, owocowych albo takich, nawet na białych kwiatach, ten akord może się wydawać dziwny, więc potrzeba czasu, żeby się z tym oswoić. Czy w ogóle perfumy, które są stosunkowo nowym zjawiskiem, bo chociaż niewątpliwie istnieje w świecie perfum zjawiskowczego pędu, jeśli pojawi się jakiś akord, który się sprawdził, który się dobrze sprzedaje, to uwierzcie mi, to nie tylko polskie firmy, ale także te duże, zacne domy, mody, kiedy robią perfumy, starają się ten akord powielić i wprowadzić do swojej oferty ten modny akord. No, to naśladownictwo i klonowanie jest wszechobecne. Pytanie właśnie, jak się to robi, czy się to robi w taki sposób jeszcze do przyjęcia, czy już całkiem taki dyskusyjny. Dlatego kiedy coś nowego pojawi się w świecie perfum, a nawet tutaj mam taki flakon, który dostałam od widza, a na przykład taka Aleja była naprawdę dużym wyzwaniem dla miłośników perfum, to może być tak, że ten zapach nam się wyda dziwny. I naprawdę bardzo wiele osób wyczuwało tu kiszone ogórki. Przyznam szczerze, ja również, ale po kilku tygodniach testowania uznałam, że to są absolutnie piękne, wizjonerskie perfumy, które pachną pięknie. Po prostu, czy to jest kwestia jakiejś ścieżki neuronowej mózgu? Zapewne tak. Po prostu musiałam oswoić się, dopasować do tego akordu zapachowego. Też potrzebowałam na to czasu, więc rozumiem, że osoby, które nie są szczególnie wiernymi obserwatorami świata perfum i tam nie analizują na bieżąco tych wszystkich najnowszych trendów, mogą mieć takie wrażenie, że coś, co nie pachnie tymi najmodniejszymi akordami, że jest takie, powiedzmy, trochę nieprzyswajalne, trudne w odbiorze, więc dajcie sobie czas po prostu. Jeśli macie nietrafiony prezent, nie sprzedawajcie go od razu, właśnie nie tylko dlatego, żeby nie sprawić przykrości innym, ale być może sobie, żebyście nie sprawili psikusa, bo może się okazać, że za miesiąc, dwa ten zapach Wam się spodoba, bo dopasujecie się do siebie. Dokładnie tak, jak jest z butami, które trzeba po prostu rozchodzić i się dopasować. I jest jeszcze druga kwestia. Zapach zmienia swoje oblicze w zależności od pory roku. Inaczej pachną perfumy, a tu jeszcze też sięgnę, perfumy w kolorach, we flakonach, powiedzmy takich. Te wszystkie zielonkawe nuty zwykle są świeższe, a tu mam taką miniatureczkę, to też Wam pokażę. To nie są perfumy ciężkie, orientalne, zimowe. Jeśli ktoś Wam sprezentuje coś bardzo zielonego, rześkiego, to ten zapach może się Wam teraz wydawać taki nijaki, nudny, może nawet mało ciekawy i wzdychacie być może do czegoś innego. Na wiosnę możecie zmienić zdanie, może latem. Także dajcie sobie czas, dajcie czas pogodzie, przyrodzie i być może będziecie mile zaskoczeni. Wtedy przekonacie się, że perfumy to jest zjawisko złożone, że chociaż przynależą do świata kosmetyków albo do świata mody, tak naprawdę nie przynależą ani do jednego, ani do drugiego, bo nie podążają tak do końca za trendami mody. Powiedzmy, jeśli chodzi o kolory, o fasony ubrań, tu trendy się zmieniają co sezon, co 2-3 sezony. Perfumy można nosić nawet 5-6 lat i one nie wychodzą z mody. I skoro zdecydowałam się na to porównywanie perfum do butów, to w sposób konsekwentny wskażę Wam tą trzecią przyczynę, dla której nie warto tak łatwo się perfum, które Wam się mogą wydawać na dzień dzisiejszy prezentami nietrafionymi, tak łatwo pozbywać. Ponieważ tak jak warto mieć różne rodzaje butów na różne okazje, tak samo warto mieć perfumy też na różne okazje. Warto mieć perfumy orientalne, warto mieć perfumy kwiatowe, jakieś takie bardzo neutralne, sportowe, rześkie. Warto mieć coś modnego, co pozwoli nam się wpasować w grupę, ale na przykład na jakąś imprezę większą, jak idziemy, to może wtedy warto, gdzie będzie dużo ludzi, dużo na przykład jakichś zapachów wszelakich, może wtedy warto sięgnąć po coś bardziej mocnego, wyrazistego, co tam gdzieś się przebije pomiędzy tymi innymi perfumami. Prywatnie uważam, że żyjemy naprawdę w bardzo dobrych dla perfum czasach. Można powiedzieć, że to są złote czasy dla perfum. Można mieć bardzo wiele flakoników. Nie mówię, że setki, ale kilka, 5-6 flakoników to naprawdę nie jest nic ekstrawaganckiego, więc naprawdę możecie bez wyrzutów sumienia mieć więcej niż jeden flakonik, nawet więcej niż 2, niż 3. Zobaczycie, że nie będzie tego za dużo, a być może odkryjecie w sobie pasję odkrywania nowych nut zapachowych, czego Wam naprawdę z całego serca życzę, bo to jest niesamowita przygoda, absolutnie fascynująca. Pa, pa, kochani. No i w sumie przydałoby się takie małe postscriptum, mianowicie jeżeli takich perfum, które Wam nie przypadły do gustu, macie troszeczkę więcej na półce i nie jest to 1 czy 2 flakoniki, ale powiedzmy 4, 5, a nawet 6, to myślę, że może to jest taki moment na zastanowienie się, że być może ktoś, kto patrzy na Was z boku,
kto Wam dobiera perfumy, bo kupowanie perfum to jest rodzaj doboru perfum. Być może ktoś dostrzega w Was w takie cechy, których Wy nie dostrzegacie u siebie, więc być może powinniście spojrzeć na te perfumy, zastanowić się, czy to są perfumy takie z tych skromniejszych, subtelniejszych, czy może takie bardziej wyzywające i może powinniście spojrzeć na siebie oczami kogoś, kto dobiera Wam perfumy. A jeśli macie jakieś sposoby na to, jak kupić perfumy w taki sposób, aby ten prezent był trafiony i czy w ogóle on powinien być trafiony, to dajcie znać w formie komentarza. Chętnie wszystkie przeczytam. Pa, pa!